Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość wyrazić stanowisko w sprawie projektu rządowego zmiany ustaw z druku sejmowego nr 72. Omawiany projekt jest implementacją do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 44 z 2009 roku. Kryzys finansowy ujawnił niektóre braki w zakresie prowadzenia postępowania upadłościowego w sytuacji, gdy to postępowanie ma być prowadzone transgranicznie. Ustawa proponowana ma poprawić przepisy i standardy współpracy systemów rozliczeniowych partnerów pochodzących z różnych krajów i różnych rynków. Ustawa wprowadza definicję systemu interoperacyjnego, czyli takiego, który pozwala na rozliczenie się pomiędzy dwoma systemami rozliczeniowymi. I lepiej niż dotychczas precyzuje ten obszar, pozwalając na pewniejsze i sprawne dochodzenie roszczeń wynikających z transakcji zawieranych na rynku kapitałowym również w Polsce. Ustawa wprowadza możliwość zabezpieczania transakcji na kredytach udzielanych mikro i małym przedsiębiorcom z zachowaniem zasad tajemnicy bankowej. Utrzymano obowiązek pisemnego informowania uczestników obrotu i obowiązek wyrażania przez nich zgody na użycie kredytu jako przedmiotu zabezpieczenia dokonywanych operacji. W dyskusji podnoszono na przykład ze strony Związku Banków Polskich możliwość zapisania w ustawie prostszych regulacji dotyczących przejmowania przedmiotu zabezpieczenia w postaci kredytu, a Izba Syndyków i Likwidatorów anonsowała potrzebę bardziej dokładnego określania definicji uprawnień do zarządzania przejmowanymi aktywami. Omawiano trudności z liczeniem dat powstania zobowiązań i przenoszenia własności, z których wynikają określone prawa do składania zleceń bądź zaspokajania wierzytelności. Ustawa daje umocowanie i prawo dla prezesa Narodowego Banku Polskiego do żądania odpowiednich dokumentów o uprawnieniach i prowadzonych systemach przez uczestników rozliczeń. To ważne uprawnienie powinno przyczynić się do podniesienia standardów bezpieczeństwa i obrotu. Do poprawy warunków dochodzenia roszczeń z transakcji spornych dla polskich uczestników obrotu giełdowego w stosunku do ich zagranicznych partnerów transakcyjnych, chociaż oczywiście w żadnym stopniu nie może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego wynikającego z samej istoty transakcji na rynku akcji, na rynku derywatów, instrumentów pochodnych, kontraktów terminowych i innych tego typu transakcji. Ma na celu jedynie poprawę warunków technicznych i prawnych, które decydują o bezpieczeństwie inwestorów. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie składa poprawek do omawianej ustawy, a swoje stanowisko wyrazi w głosowaniu nad ustawą. Dziękuję bardzo.